Nie wiem. Albo mogą zatrudnić firmę zewnętrzną. Ale problem polega na tym. Teraz już jest. Ale wiesz, ile catering. Czekaj, co na przykład w szpitalu w Siedlcach albo w Łukowie za jeden wyżywienie osoby na dobę? Dobra, startuj, dawaj. Ten. To już, sekundę, mówię. W Łukowie. Kuldany miałem, więc. 8,50 bierze Katyny, który wybrał. Dobra, dobra. Widzę, co napisałeś na Polsce. Streamerze. No. Zaraz idziemy na szóstki po tym, po trzech pulach, więc sądzę, że nas nie dojebią. Problem z żywieniem w szpitalach jest taki, że w ustawie o żywieniu, o przeznaczeniu tych pieniędzy, nie jest napisane, że szpital musi się rozliczyć z tego, że wydał pieniądze na żywienie. Na przykład więzienia muszą, bo mają tak zapisane i muszą się z tego w pełni rozliczyć, na co dokładnie zostały wydane pieniądze. Dlatego ludzie w więzieniu jedzą milion razy lepiej niż ludzie w szpitalu. Do tego możesz powiedzieć, że chyba no, nie wiem, nie jem wieprzowiny, bo chuj. I muszą ci dawać wołowinę, rybę i kurczak. Mam taką dietę, bo mam taką dietę. Tak, dokładnie tak. Po lewej skrzynia, tam za murkiem. I to jeszcze pula pierdol nie ma. Jeszcze należą ci się od czasu do czasu słodycze i tak dalej, bo jesteś pod zwiększonym stresem. Mogą mnie zajebać. Jezus. Tak, tak, tak to działa. I to jest kurwa przerażające. Dlaczego kurwa człowiek w więzieniu jest żywiony lepiej niż ktoś, kto już też normalnie wyleczyć na przykład? Czyli jak będę chory, to szybka kosa. Z bombą wjeżdżam do tego, do Sejmu. Nie no, żartuję. Znaczy, ty się śmiej, ale w więzieniu, jakbyś był ciężko chory na coś, to prędzej dostaniesz operację, przeszczep, prześwietlenie, specjalistę i tak dalej, niż jak normalnie się zapiszesz. Oni mają oddzielne kolejki priorytetowe w Polsce. No i namówił. Namówiłeś. Żeby tylko internet był. Wiesz co, w Szwecji chyba mają takie więzienia, że wyglądają no, chyba... Czyli na bilet do Szwecji jeszcze. To nie przesadzę. No tak, ale nie siedzisz tam. Chociaż chyba, że ci ekstradycję zrobią. Tak, ekstradują. A ten, jak to się nazywa? No, ja znam ludzi, którzy na przykład, wiesz, nie radzili sobie za bardzo z życiem. I na przykład na zimę specjalnie coś odpierdalali, żeby pójść do więzienia. Przezimować. Wrócić do domu. Jeszcze specjalnie odpierdalali coś i dawali się zatrzymać w chujowych ubraniach. Bo na wyjściu, jak miałeś, wiesz, dziurawe buty i tak dalej. To... Panowie z gry przyszli? Ktoś tu do nas przyszedł? Czym się wydaje? Korelan. Korelan. Jo, i ktoś jeszcze z góry idzie, czy nie? Będą szli tylko jeszcze arenę. Okej, no to poczekajmy na nich, ja tylko dam im znać. Panowie, jak skończycie, to wbijecie na dół, bo my gramy dopóki nie będziecie i wtedy od razu wracamy i wychodzimy. Ale jestem ubrany w... Czy numerskim pisze cały czas? Aha, okej. Znaczy, bo mogę ubrać normalnego też kurso. Ej, a ten Harry Pornus to jest ta wasza była ekipa? No, pierwsze słyszę. No, też pierwsze słyszę. No bo cały czas tam coś pisze. Co? Gdzie? Na kurza, na polskim. Jebać się kurz. O, no nie znam chłopa. Jakiś przypadkowy hejt. On nawet do mnie prywatnie pisze. Czekaj. Spierdalaj kurz, na was, jebać się kurz. Czekaj. Co można odpisać, co, poczekajcie, dobra, poczekaj. Co można odpisać chłopowi, żeby uznał, że w ogóle jego wiadomości nie czytam? Coś w stylu, jak przechodzisz koło fana i zbijasz piątkę. I nigdy go nie pamiętasz i nigdy go nie spotkasz ponownie. Co można napisać? Wiesz, że teraz tak on nie odpali tego, możemy się zaraz kontaktu spodziewać. No idziemy zaraz na szóstkę na PvP, więc mam nadzieję. Jeżeli pójdziemy na... O, patrz! W gildii byliśmy razem z Maju. Chyba coś z błędem napisał. Nie znam.
Jest Harry Pornus, Wielki Johnny. Wydaje mi się, że to jest Wielki Nikt i po prostu nie pamiętam. Nie wiem, kto to jest. Może to są te dzieciaczki, co się wtedy obraziły, że nikt nie chciał z nimi chodzić na klepanie się o ten. Z Mango? Nie, nie, nie. To była taka ekipa, która napisała. Rozpłakały się dzieciaczki o ten. Że nie chcieliśmy chodzić na frakcyjne TVP z nimi. Nie wiem. Czy jesteś. Nikt nie wie, jak się nazywają i kim są i co robią tutaj, a wrzucał gość systematycznie przez kilka dni kurwa content, że idziemy bić się, wiesz. Ta, nikt go nie zna, nikt go nigdy nie słyszał, nikt go nie widział i gościu wbija, że robimy PvP, nie? Nie wiadomo gdzie, co i kiedy. A najlepsze jest to, że jak przyszło do grania contentu, to jego nigdzie nie ma na Discordzie, nigdzie nic, nie wiadomo nic. I on, dobra, nie ma co robić i wychodzi, a on, morda, ale z kim jak ciebie nie ma? Nawet ty nie przychodzisz na ten content. No i tam wypisali kurwa całą ścianę litań, ściana płaczu, to kurwa była. Tak, nie, właśnie nie wiem o co chodzi, ty. Ja wchodzę, witam się, pytam ludzi, piszę jakieś wiadomości, czy to do całej gilii, z jaką współpracuję albo coś, żeby gdzieś tam było wiadomo, jaki Discord i tak dalej. Dbam o to, pinguję, kurwa, wystawiam kontenty i przynajmniej jakoś staram się działać w swoim zakresie grania, bo każdy gra inny wymiar czasu. A tamten wszedł, wystawił ogłoszenie, nie wiadomo na co, co i jak, żadnych, nie wiem, setu, buildów, gdzie, co, kiedy. Chuja. A, to nie widziałem tego. Nie. Mnie frakcyjne PvP nie bardzo kurwa interesuje. Bić się o nic. W ogóle frakcje są zrobione tak, że to jest jedna wielka chujnia. Brakuje mi tych czasów, jak można było zabijać się na niebieskich. Pamiętam, ile setów straciłem, bo kiedyś robiłem, jak nie mieliśmy, mieliśmy słabszą gilię, to niebieskie statiki. Bo oddawały, były dosyć spoko, tylko małą grupą trzeba było iść, 4, 5, 6 osób. I szliśmy w całkiem dobrym girze i czasem wpadała ekipa jakaś frakcyjna i nas czyściła. Kurwa. Wszyscy wkurwieni, niebieskie, dlaczego się wyjebaliśmy, ja pierdolę, ja mówię, hehe. Tak było, stare dobre czasy. Ojej. Też ludzie powinni brać pod uwagę, że jest taka szansa cały czas. Można bić? Ja pierdolę, gościu mnie wyzywa, pisze z błędami. Jeszcze się poprawia. Kończymy piątkę nadal. No, jak znaczy kończymy, czekamy, gramy, wiesz, zbijamy bąki. No, dobra. Jak tam ludzie już będą gotowi, no to... Nie będziemy stać w miejscu po prostu w mieście. Spokojnie, nasz ustka będzie trochę inaczej. No, tam ewidentnie musicie wtedy już patrzeć po nogi. Jest ich mało, ale biją mocno. Gdzie no? O, o, o.
Ale na wszystkich będzie dużo ważniejsze, żeby umieć omijać mowy, bo jak coś spulujecie, będzie lipa. Polecam Potiona spalić jednego, albo będzie lipa. No chyba bylibyśmy, jak tamte się zerwały, to te byśmy byli w stanie odejść do ściany. Hmm. Można bić? Uwaga, uwaga. Dobra, formalnie powinniśmy stąd spierdalać, bo już nie ma co tu robić, więc otwieramy skrzynię i czekamy na ich mieście. Albo jebać, inaczej. Jedźmy po prostu i chuj, a jak skończą, to dojadą. Trelon, ty jesteś? Jesteś gotów? Tak, ubrany, gotowy. Tak. Jak chcesz, możesz z buta biec. Póki nie ma na podział, to możesz grać co chcesz. Znaczy, biec z buta, bo to blisko miasta. Na własną odpowiedzialność wracasz. Jedziecie się zwieść, czy od razu jedziecie na szóstkę? No już, na prawa i wychodzimy, nie? Nie musicie zmieniać seta, bo jeśli gracie 4-2-6-0, to taniej się nie da, a wszystko powinno być git. Ja wezmę set PvP dodatkowo i będzie git. Ale tak, dzisiaj widziałem piękną mapkę awalońską. Podwójne mieczyki, 6 albo 7 dryad T8 i jeszcze tak gigantyczna. No dobra, to co? Ja jadę do HAO, nie? Tak, spotkanie w HAO. Ktoś... A, cała ekipa, to pożegaj, pożegaj. Czy ktoś potrzebuje ZW? Bo teraz jest jedyny właściwy moment na ZW. Halo. Siemano. Witamy. No, dobry wieczór. Jo. Drugiego killera potrzebujecie? Nie, depsa. Tanka, mamy miejsce slota drugiego. A, ja chciałem tam Czecha. Pytanie mam. Hmm? Co na depsa tanka? Ten PB tam dwa ma być? No. Tak. Czecha może być? Nie rozumiem, co może być? Czyszka. No możesz, możesz, śmiało, śmiało. Standardowy Frosta. Czekajcie, żeby nas nie było 11, bo mamy ograniczone miejsca. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Za dużo dwie osoby. Do 10 wezmę. Mamy... Kwaku przyszedł pierwszy. Mamy 2, 4, 6, 8 w party. Jeszcze dwie wezmę. Tam za nim. Kurz, jak coś, no masz nowych ludzi, ja mogę się eksmitować. To między sobą się dogadujcie. Mam 8 osób w party i 12 na kanale. To ja mogę smoka dzwonić. Ja przyszedłem kazynalnie, więc ja mogę pójść solutki na portal. Ja tak napierdam. No to nie ma problemu. Jak chcesz, możesz posiedzieć, posłuchać, popatrzeć. Stream jest, ja może sobie odblokujesz nagrodę. A zapraszamy, jasne. Ja tego mówię, że mamy miejsca ograniczone, jak na każdym praktycznie wyjściu. A wiesz co, wyświetliło mi, że jakaś jest. Jak wejdziesz, to powinno ci wyświetlić. Tak, są te dropy. To jedyne teraz. To. Ja mam do odebrania właśnie. Kurwa ty, jak się je odbieram? Dazi, ja, ty lubisz PvP, to możesz iść z nami, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tylko od razu mówię, że będzie kilka zasad na wyjściu na wyższy poziom, bo ja mam nadzieję, że się nauczyliście grać na niższym poziomie i teraz trzeba będzie kilka rzeczy dołożyć do tego, żeby to wychodziło lepiej. Dobra. O, aspiryna wyszła z gildii. Został wyjebany. A,
Bo dodawałem go do party, pisałem na gildii, na sojuszu, nawet chyba do niego ze dwa razy i zablokował możliwość dodawania do party, więc olał nas po całości. A był na tyle długo, że już... I pisze na polskim czacie, ale nie do nas. Do nas się nie odzywa, więc uznałem, że to jest człowiek, który nie chce być, grać w gildii. A jedna z zasad jest taka, że gra... jesteśmy zainteresowani graniem razem. No i teraz mówcie mi, zbierasz numer jeden w gildii. Wygryzłeś go. Miał milion więcej tylko. Kulka po wyjściu z miasta. Teraz w battlingu za majt na pierwszym miejscu jest Diamond. Jeszcze. Póki jego żona nie wróci. On, nie, to odwrotnie. Diamond to ma urlop, więc sobie siedzi i robi co chce. Dobra, panowie, ja wyjeżdżam z miasta i proponuję wam, żebyście tam się ogarnęli i działamy. No, ja zaraz będę wychodził, 3 sekundy, bo potrzebuję żarcie tego dokupić. Jest taka godzina, że możemy dociągnąć. Jasne. A to ja mam, więc czy się zmieszczyć, czy powinien się ubierać, czy nie? No, na razie w party mamy 8 osób, 2, 4, 6, 8, więc mamy 2 sloty. No to czy ktoś chce do party, bo na razie zostały 2 sloty i chuj. A Pieniu jeszcze nie wyszedł. No nie, nie. Na razie zostały. Okej, no to w takim razie idziemy w 8 i chuj. Dajcie głos na... Dobra, panowie, wychodzimy na mapę na Łucy. Tam jest nasz HO. Kto potrzebuje buffa, ten wchodzi do HO i wychodzi. I jeszcze mam... Okej, okay, więc musicie zaczekać na zewnątrz, gdzieś w pobliżu. I duża ekipa? Faku? Dwóch jest. Napierdolimy. No to możecie... Na S2 Arę i później na Łódź, tak? Tak. Zaprosić do tego party? No, jak powiesz mi, że chcesz, pytam od 10 minut, kto idzie, bo mamy 2 sloty. No, nie jestem w stanie ci pomóc, mam silence'a jeszcze, bo nie ustawiłem nawet giru. Mogę tylko tak zrobić. Przypomnij ktoś, jakie zanko było do Wilkułaka? Na żadę? Zrobię tak. Idą tutaj, ej. Wieczone Lucian. Z góry jeszcze wam idą. Czekaj. Dobra, to uciekajcie. Niech wygrać ten gulasz, to. Czy ktoś jeszcze ginie? Spierdalaj, dodał Fabian. Nie bierzesz żarcia na zmianę. Bierzesz wszystko i, tak jak normalnie do robienia dangów i koropka. Możesz poty wziąć na zmianę. Dobra, lecimy dalej. Jednak to Groove Street jeszcze istnieje, bo moja wina. Gościa... No, jakbyś trochę zaczekał, to bym miał okazję ci pomóc. Widziałem. Kropkę tam jest, ale nie pamiętam tych ziomów. Tam na pewno Perła Export to jest ten ziom, co się pluł, że wszystko wie i robi lepiej, ale nigdy nic nie zorganizował. Kropkę organizował, to co ci mówiłem, że do 4 robiliśmy. Dobra. Nie wiem, nie wyszedł ze mną ani razu, albo wyszedł raz i zrage'ował, nie pamiętam, nie jestem pewien. Ale dostał bana za rage na czacie, bo zaczął pisać jakieś głupoty. Napuszczał jednych na drugich. O, no to może... Z tego, że podpuszczał, że ktoś sprzedaje content, to coś tam, a nic się takiego nie działo. Dobra, kto potrzebuje wejść do HO, niech wchodzi. Panowie się tam kręcie, żeby się nie wyjebać i idziemy dalej. Te dwie kryjówki to spoko ziomki, co tutaj są? Nie, nie ma żadnych spoko ziomków, jesteśmy my i wy. Jak będą następni, to wam damy znać. Nie ma żadnych spoko ziomków.
Dobra, teraz tak, daję ready checka, jak ktoś jest na woodsach i będzie gotowy do akcji, to klika accept. Na woodsach, tak? Tak, tak. Dobra, no to tylko kwak. Wszyscy są już. Kogo mam jeszcze zaprosić? Przecież on nic nie powiedział od 5 minut. On jego chyba nawet nie ma na kanale już. Okej. Mówił coś, że chyba solówkę idzie, coś takiego, nie? Nie, to Spectre. To mamy jeszcze slota. 2, 4, 6, 8, 9. Mamy slota jednego, jak chcesz. No, wybacz, że taka sytuacja, ale to widzisz, chłop był, powiedział, że okej, i poszedł i nie powiedział, że nie okej. Dobra, czekamy na kwaka, ja założę gir i możemy tego pająka pierdolnąć. Nie lecę, lecę już. No, czy tego pająka nie ma. Stójcie w miarę blisko, to nie. Niebieską kulkę ciągnę. Olej, olej. Świetnie. Wychodzę z danga, kurwa, pierwsze co patrzę, kurwa, skrzynka przed moim portem. Dobra, Spectre, będziesz w stanie dojechać do nas, ubrać się w coś i dojechać po prostu? Mhm. Dobra, masz Frosta, mówiłeś? Mhm. No i gitara. Dobra, to my pojedziemy i po prostu dojedziesz sobie na spokojnie swoim tempem. Tylko kwak jeszcze. No, ja już lecę na Niewicę, zaraz będę wjeżdżać na mapę. No to dosłownie z tym przychałem, weź sobie tam zaklikaj git. Dobra, panowie, ja wyjaśniam teraz takie dodatkowe zasady, których do tej pory nie było. Po pierwsze, nie rzucajcie się na ten lód, bo walka trwa, dopóki trwa. Jak powiemy, że jest koniec, to wtedy mówię, co robimy i jaki jest koniec walki. Nie jedźcie jeszcze nigdzie, czekamy. Tak, tak. Nieważne, czy tu, czy w mieście, to jest mało ważne, powiemy, jak wszyscy wrócą. Zapewne w mieście, bo po chuj to wozić dwa razy. A druga sprawa, teraz tak, kiedy jest walka, to będę kolował, więc prosiłbym o ciszę, żeby nie było przykrzykiwania się lepszych pomysłów. Mhm, dawaj. Na razie jest git. Jak będzie lipa, to po prostu pojedziemy dalej. Nie przekrzykujemy się. Jakby fajnie rzucić informację jakąś ważną, tak jak masz cooldowny, albo cię zabijają, albo cokolwiek, ale no wiadomo, z ograniczeniem. Druga sprawa, nie marnujcie podczas walki cooldownów. Jak mówię, że spierdalamy, to spierdalamy. Jak atakujemy, to atakujemy. Jak mówię, że złapałem wypłata, to wtedy rzucacie buty je. Wasze buty i wasze E jest dla mnie, reszta speli jest dla was. Macie pota, żeby przeżyć, jak na przykład niekorzystnie się ustawiliście czy cokolwiek i macie całe QW, znaczy QW i inne spele, żeby dla siebie to użyć, a dla mnie cała reszta. Chodźmy trochę niżej, żeby przypadkiem nas nie wjechali. Chodźcie tutaj niżej do naróg gdzieś. Ja już jadę. Okej. No i co jeszcze? Mówię kierunki tak jak macie ekran góra, dół, lewo, prawo, nie wymyślam żadnych nowych. Nie używam północ, południe, wschód, zachód, żeby nie było. Pamiętaj, że jeżeli będziemy mieli dłuższe przebywanie, to ja potrzebuję chwilę, żeby zmienić skill na buty. To ustaw sobie od razu go. Na razie wiesz. Możesz grać z nim, nie? Niewiele stracimy czy zyskamy. Dobra, i lecimy dalej. Dobra, to lecimy. A czy coś jeszcze powinienem powiedzieć? Chyba nie. Warto się nie rzucać na hajs, bo jak się przeciążycie, to jest duży minus. Jak będziecie musieli wyrzucać rzeczy, więc od razu z góry mówię. Zbieracie do 100%, czy tam trochę ponad udźwigu, zmieniacie na buty i już do końca nic nie podnosicie. Dodaj kurz jeszcze spektra do karty. Mhm, to muszę wiedzieć, jaki ma nikt. Musisz napisać na polskim czacie albo na czymkolwiek do mnie. Nie zrozumiałem. Ukośnik? Ukośnik join, kurz. To do ciebie dołączenie. Dobra, przechodzimy. Konia brać czy wilka? A wiesz co, najlepiej konia, to niewiele stracisz, a będzie trochę pancerny. A czy coś zapomniałem powiedzieć, żeby nie drzeć japy, żeby słuchać co mówię, żeby loot i tak był na rozliczenie, więc nie skupiajcie się, żeby go zlutować. Aha, ważna rzecz. Nie wpierdalajcie się w moby. Jak się wjebiecie w moby, to od razu mówię, musicie jeszcze dokładniej robić to, co mówiłem. Jak spulujecie moby, a nic się nie dzieje, to najlepiej cofnijcie. Nie srajcie potionami, bo te potiony będą na wagę złota. Tym bardziej, jak macie wizję, że robimy moby, a później jeszcze w każdej chwili, z każdej strony mogą przyjść chłopy. Pamiętajcie o tym. Ok? Jest dosyć istotne. Więc... Ok, no to w razie czego masz jakieś inne? Wziąłem te na chwilę.
Na co, kurwa? Na leczenie. W razie W. Mikstura leczona. Nie lepiej było wziąć sobie miksturkę wytrzymałości? Mało ważne. Niech już sobie zostawi. Pogra z nami, będzie wiedział. I w międzyczasie, jak będziemy gdzieś tam czekać na chłopa, to będę mówił co i jak. I ważna sprawa, to jest chyba najważniejsza w tym wszystkim. Możemy poradzić sobie z większą grupą oraz z lepiej ubraną grupą, bo tak naprawdę nie my musimy ich zabić, tylko moby. Więc prosiłbym bardzo mocno uważać na to, jak polujecie moby, jak coś się spoluje, żeby spierdalać. I w trakcie walki nie strzelać tam, gdzie są moby, ani tam, gdzie mogą być moby. Bo jak na was się rzucą moby, to pamiętajcie, że moby was rozjebią w 3 sekundy. Moby to śmierć na tym statiku, więc pamiętajcie o tym. To jest dosyć istotne. Ok? Wiesz co, jedziemy na mapę, która się nazywa Driftwood Glen. Zobacz sobie, gdzie jest i dojedź, w jaki sposób chcesz. Driftwood Glen. Mhm, jasne. O tyle jest przykro, że nie mamy żadnej innej szóstki blisko. A spokojnie. Siódemek jest parę, szóstek. Nie wiem, czy umówiłam o tym. Na TRC nie ma. Nie, nie ma. A nie, jest jakiś statik. Ale to piątkowe. Dobra, mam nadzieję, że jakiś mały sukces odniesiemy. Dobra, panowie, teraz tak, zatrzymujemy się na zewnątrz i musimy to zrobić w miarę sprawnie, więc nie bijcie, nie róbcie jakiejś samowolki i pójdziemy sprawnie tak jak na piątkach. Tu jest łatwiej, bo moby nie są tak uprzykrzające życie, tylko musicie patrzeć pod nogi. Tu schodzimy i pomału idziemy do przodu. Czekajcie na mnie. Tu jedzenie odpalcie, poty ustawcie i tak dalej. Małe wprowadzenie na te statiki zrobimy. Nawet nieulepszone moby będę bił, żeby wam pokazać, jak ten statik się robi. Musicie nauczyć się po prostu kolejnego statika teraz. Pamiętajcie, żeby nie podchodzić za blisko do mobów. Można bić. To jest poziom wyższy i teoretycznie łatwiejszy statik. Będzie nas więcej, więc tak naprawdę patrzymy za walką. Sekunda, można bić w sumie. Bo nie mam cooldownów po prostu. Nie spieszymy się za bardzo. Dobra, 10 sekund. Na wejściu do tego pokoju się zatrzymajcie i się odpalcie, a tam wbiegnę dalej i spuluję trochę więcej. Chodźcie, na wejściu jak się dywan zaczyna, tam zostańcie mniej więcej. I uwaga, nietoperze łucznik musi zbijać, od razu mówię na zaś. Jak gracie łukiem, kuszą, to zbijajcie nietoperze, które się pojawią. I każdy wybuch pod nogami boli, więc nie zaniedbujcie tego. Jak możecie z tego wyjść, to lepiej wyjdźcie, niż machnąć ręką, bo to za pół życia bije. Jak nie macie całości, to możecie się nieprzyjemnie zaskoczyć. Dobra, zaraz to spuluję. To jest chyba dalej darmowy, tak. Dobrze by było, jakbyście nie podnosili worków ze skrzyń, tych z pieniędzmi, to jedna osoba to rozliczy. Zapewne pieniu, może na pierwszy raz, co ty na to? Dobra, bijemy. Uwaga, nie toperki. Bo one biją i nigdy nie przestaną. Dobra, nie podnoście worków ze skrzyń z pieniędzmi, to ta osoba, która je podniesie, rozliczy. Nie zginą w eterze.
Jak zobaczycie coś na plecach, to mówcie szybko i pamiętajcie, że od razu potem, jak chłopy przyjdą. Jak to jeden ziomek, to mówcie kontakt, jak widzicie więcej niż jednego, od razu potem. Jakiś decek czy coś. Uwaga, bijemy. Nic o wiele przyjemniej, one tak nie nakurwiają jak te piątki, więc... Korolan jesteś? Git. Dobra. Sekunda. No, tam jest bossik nad nami, nie wiem czy widziałeś, więc można powiedzieć, że trochę czasu już minęło, jak bossy się postają. Nie idźcie, nie polujcie przypadkiem na łeb sobie mobów. Można bić? Dobra. Tutaj przejdziemy przez most, kawałek idziemy. Śmiało, śmiało, śmiało ze mną. Śmiało, śmiało, śmiało. Dobra, można bić. Pięknie. Z ulepszonymi mowami nie będzie tak łatwo, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Teraz tutaj na dole po prawej, jak ten boss jest, tam będę pulował. Poczekajcie sobie tutaj, ja pojadę gdzieś pizdu. Jak ktoś będzie miał salkę nad głową od bossa, to jest dala otwarta. Można bić. Ktoś ma strzałkę, kurwa. Fabian. Bo to bije, przeszywa wszystko. No, musisz uważać. Odparty, lewo albo prawo, nie przód, tył. Musisz... O, kontakt. Na koń, na koń, na koń, na koń, na koń, na koń, na koń. Ktoś jest. I wykrzyknik jest. Idźcie w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Berdysz 4-2. Dobra, nieważne jaki berdysz. Chodźcie. Niech ktoś przejdzie na koniu pancernym przez te drzwi. I prosto, 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 prosto. Ja zgarnę się to. Tak, żeby mi nie zbiło konia. Dobra, git. Czekamy na jeszcze nasze wsparcie. Już wszyscy są, tak? Jutter też dotarł. No to możemy wejść do środka. Będzie trochę mniej problemów, bo na zewnątrz, jak widzicie, jest pełna swoboda ruchu, ale niestety takie pawiany mogą nam przeszkadzać. Dobra, poczekajcie przy wejściu. Jak chłopy wyjdą ze środka, to odjedźcie. Jakby ktoś przybiegł, to mówcie i najwyżej wejdziemy się bić. Poczekajcie chwilę, dobra? No, zerk się zrobił. Spoko, spoko. Nie, to nie nasz. To jest to inny. Ciągną kulki. Było coś widać poza tym, czy nic? Jakiś chłopa? Dobra, ja bym nie szedł jeszcze z tego zewnątrz, bo tu trochę mobów zostało. Więc możecie do mnie podejść kawałek. Ja tu spuluję ze dwie rzeczy. Zejdźcie z konia. W razie czego wiecie, gdzie jest wejście do dungeonu, do niego spierdolimy. Dobra. Lecę, puluję. Teraz zaczynają się ulepszone moby, więc będzie teraz mniej więcej realnie, jak to wygląda. Zmęczam. Weźcie kuna tego pajaca, on jest papierowy. Dobra. Ta. No, dodatkowo osoby zgarnęliśmy, to już nie 7 osób. Czy oni tą kulę niosą tutaj? Co tam się dzieje? Oj. Trzeba będzie uważać. Dobra, to wiecie co? To nie kombinujmy z zewnątrz. Wejdźmy do środka, bo to się źle zapowiada, jak oni tu ciągną kulę. Bo mogą po kulach przypomnieć sobie o nas i wejdą tu. A wtedy będzie nieprzyjemnie. Jeszcze skrzynka za minutę jest. Pieniu, weź na dół, spójrz, ja pójdę do góry. Nie, reszta się nie rusza, reszta się nie rusza, reszta się nie rusza. U mnie szare. U mnie też, no, C2 wzmocni.
To chodźcie, chodźcie do mnie. Dobra, chodźcie do mnie. Można było od razu dół sprawdzić, jak jesteśmy obok zejść. Tutaj bossik był. Ominiamy te moby, spuluję tam dalej. Więc jak coś się spuluje, to po prostu biegnijcie. Po prostu biegnijcie, po prostu biegnijcie. Tutaj spuluję. I tu jest pól. Jak coś was bije z tyłu, to podejdźcie bliżej przodu. Dobra, do pokoju. Dobra, wejdźcie, wejdźcie, nie powinien wam tam przeszkadzać. O, okej. Okay. Spoko, spoko. Można bić. To bosik, uwaga, pod nogi będzie strzelał. Uwaga. Stickers, uważaj. Stickers. A jak? Dobra, i ja jeszcze raz powtórzę, chłopy na zewnątrz były z tej mapy, widzieli nas, więc jeszcze raz powtarzam, patrzcie jednym okiem za siebie, bo bardzo prawdopodobne, że... To w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, przebiegamy przez moby, buty, 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 przebiegamy, poty odpalcie, jak macie, i przebiegamy, przebiegamy, 5 sekund potrzebuję, żeby was obronić, 5 sekund, biegnijcie, 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 odwracamy się i będziemy bić, odwracamy się i będziemy bić, odwracamy się i będziemy bić, bijemy, 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 bijemy. Bijemy, 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 bijemy. Ty jeszcze nie koniec, bijemy do końca. Tu jeszcze jakiś pajac jest. Gonię, 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 gonię. Tu bijemy tego pajaca, bijemy tego pajaca, bijemy tego pajaca, bijemy tego pajaca. Ucieczka, ucieczka, ucieczka do tyłu, bo was rozpierdolą moby. Coś się odjebało tutaj za bardzo. Biegniecie, biegniecie, biegniecie. Wbiegliście w moby, nie strzelaliście w chłopa, tylko wbiegliście w niego. Dobra. Cofka, 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 jak możecie. Dobra, bicie, 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 jeszcze, 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 on tu musi paść, on tu musi paść, on tu musi. Pięknie. Gonimy ostatniego, gonimy ostatniego, gonimy ostatniego. Szybko, 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 szybko. Gonimy, 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 gonimy. Łapie go, silence. Czeska, czeska za 2 minuty, za 2 sekundy, kurwa. No i chuj. Dobra. Uważajcie na moby, uważajcie na moby, uważajcie na moby. Mamy heala w ogóle? Chyba nie. No to uważajcie na moby, uważajcie na moby. Jeszcze go łapię, silence. Dawać go tutaj jak macie. Dobra, on chyba spierdoli. I tak. Szybki lód wszystkiego co tu się da i spierdalamy. Nie ma nas, w minutę ma tu na nie być. Dobijamy typa, bo tam chyba jeden leży. Jak coś to postawcie na nogi, nie? No. Dobra, biorę moby na siebie. Werstu, werstu, werstu. Postaw ich jak ma. Masz czym, czy nie? No. No to stawiaj szybciutko, bo to nie ma czasu. Następni mogą wejść. Moby, moby, moby. Nie, moby, moby. Nice. O, dobra, ale stanę. Dobra, powiem tak, jak nie zlutujecie różdżki, to mogę podnieść ja. Macie różdżkę, kurwa, leczącą ktokolwiek? No to żeście trochę odjebali. Nawet trochę, kurwa, w chuj. Bo teraz zamiast 2 osób leżą 3, tak? Jednego poniosłem. No okej. Okay. Dobra, panowie, wszyscy idźcie trochę do góry na to wejście. Trochę do góry. I patrzcie, jak ktoś wejdzie, to wy spierdalacie. Ja idę trochę w prawo. Mnie coś tam zostało? Nie wiem. Zaraz pojedziemy, to zrzucimy się w jedno miejsce. A na czym grałeś? Pieniądze? Na kuszy. A ten... jakąś kuszę 6-0 mam. Ja Fajera podniosłem jakiegoś. No 6-0, rochatynę, 5-4 przyzywacz. Za ile wstajecie? Czy naprawdę nikt nie podniósł żadnej jebanej różdżki leczącej? Sprawdźcie do chuja wafla. Pracujemy, pracujemy, nie ma. Kurwa, żadnego holy staffa, żadnego? Urywa. Miałem healer, tam wybiegł.
Muszę zacząć nosić do chuja. Ja chyba też kupię kulkę. A ja przy poprzednim miałem. Jaką kulkę ciągnąłem. Dobra, to teraz robimy tak, że musimy kurwa po prostu... Panowie, 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 stańcie tak, żeby ktoś mógł strzelać tutaj. Chodźcie, chodźcie, zbijemy tego psa, bo nam przeszkadza. Bijcie tego psa. Psa, psa tylko. I cofamy, cofamy. Ten se może stać, on nam nie przeszkadza. I teraz musicie podejść do ściany. Jak ktoś podejdzie, to najwyżej mu przerwiecie dobijanie. I w razie czego reszta ewakuacja do wyjścia, bo nie mamy jak obronić, nie mamy co zrobić. Niech ktoś idzie do ściany i przerywa dobijanie, jak tam będzie ktoś dobijał. A reszta spierdala. Zaraz będziemy w mieście, to ja zrzucę co mam. Tutaj jest jeszcze coś chyba pode mną. To zbieraj. Jak wstaniesz, masz obronę przed mowami. Więc możesz zbierać przez 20 sekund. Dużo, no ty zebrałeś mnie, więc... Co do lutu, czy... Nie no, co ty. Rozliczamy najpierw tych, co zginęli, żeby nie byli stratni, a później oczywiście dopiero zysk. Nie będziemy kurwa poświęcać ludzi, a później zarabiać bez nich. Lutuj i dawaj. Nic tam nie było. Wydaje mi się, że większość podaliłem za rzeczy. Mhm. No i teraz spokojnie. Jako, że wygraliśmy walkę, to mam nadzieję, że wrócimy. To teraz do mnie, do kurza tutaj. Jeszcze na kogoś czekamy? Ktoś na klęczkach? Nie. To wychodzimy. Wychodzimy. I RK do miasta. Nie kombinujemy. Pewnie wrócą tutaj. Oj. Ta stoi i czeka. Niedobrze. To ja nie mogę wrócić. 400 koła. O kurwa. Co, nie stać cię? Nie. No to jedziesz aż cię stać, no co mogę powiedzieć. Jeszcze minuta. Też panika. No jedźcie od wejścia. No to wszyscy przejdźmy jedną albo dwie mapy. Tylko jedziemy wprost na nie ich kryjówkę, więc jedźcie kurwa z rozwagą, żeby się nie wjebać i nie wyjebać. No słyszysz, że dwie osoby nie mogą, więc jeśli odjedziesz od wejścia, to erkuj, nie ma problemu. Nie ma cię tu. Jeśli nie możesz, to na własną rękę musisz wrócić. Poczekamy tylko tą minutę banitę, no bo to nas nie ogranicza. Ile masz banitę? 30 sekund, nie schodzi. Dobra, podjedźcie do przejścia z mapy i tu przejdziemy sobie. Stoimy, czekamy. Czemu przechodzicie? Tak też przeszedł. O i chuj. No to wszyscy przejdźmy, bo nie, na chuj przechodzimy. 347. Na przyszłość, jeżeli nie ma ktoś zasobów w srebrze, to nikt nie podnosi i tak. Wykazał szybę zbyt. No ale pamiętaj, że ja nie znam twoich zasobów w srebrze, ani obciążenia, ani nic takiego, więc jak nie masz, no to odpowiedź jest ta sama do każdej z tych sytuacji. Nie, już mogę tepać, bo nic odszedł. Dobra, no to podjedźcie do mnie, żeby razem i klikamy A, czy tam R, sorry. Kolega jeden musi zapierdalać z buta, bo go nie stać, to niech śmiało zapierdala w tamtą stronę miasta, aż będziesz miał na R-kę, no. Ja mogę ci w razie czego, jak dojedziesz, dać trochę hajsu, żebyś miał na takie powroty. Możemy się odłożyć w mieście. Przyjedźcie. Nie, 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 nie odkładajcie się tu. Kwak, Korelan, nie odkładajcie się tu. Przejedźmy do miasta i odłożymy się w mieście. A nie do Gildyny? Wrócić do dropów? Wjedziemy na wyspę, możemy na Akademii Taktycznej, odłożymy się na wyspie. Tak, cały czas to mówię. Czego, co, o co chodzi? A, bo oni się nie tepnęli do tego, do hału naszego. No my tak, my... dlatego mówię, na wyspie, jeszcze raz powtarzam, na wyspie. Zaraz udostępnię skrzynię, złożymy wszystko na wyspie. Jeśli ktoś się wyjebał, też może wejść na wyspę i jednym słowem zobaczy, czy jego rzeczy przeżyły. I rozliczymy się z tego, co nie z tych niewyjebanych rzeczy z naszych. Można do moich skrzynek się zrzucić. Mhm.
W skręcie. Takie przyjemne mrowienie. Moje skrzynki są za ten, za dynią, jakby co. Dobra. Kurwa, że mi akurat 600 koła zabrakło. No co, wypierdalasz się tam? Nie, zapierdalam. No to w swoim tempie. Tak, możecie się tutaj zrzucić. Dobra. Zaraz dojdzie jeszcze brakujące 3 osoby i odkupimy tych, co zginęli. A Juter w swoim tempie w ogóle, niezależnie od nas, funkcjonuje. Zapraszam. Mogę ci dać dostęp na naszą wyspę, będziesz mógł sobie odłożyć to, jak słyszałeś, za dynią. Mhm. A tylko jest screen? Dwie osoby się dołożyły, tak? Ma trzy nawet. Się to raczej nie będzie stratny. Ale chyba nikogo nie zdążyli. To polecam wrzucić. Nie zlutowali nikogo. Dobra, panowie, polecam wrzucić itemy do jednego, a rzeczy, które się stakują, jedzenie, mounty, do drugiego. Ale to właśnie chodzi od razu, żeby to, wiesz, nie było problemem, żeby się zmieściło. Na pewno mam rapiera 6.2, rapatynę 4.0, czustkową kruszę i 5.3 przyzywasz. No, jak widzicie itemy, to wrzucajcie itemy, bo one się nie stakują. Jak widzicie runy i inne gówno, to tam wrzucajcie resztę. Na nas przepaliły. No, kto miał, ten miał. No nie dziwię się, jak nieśli dwie kulki, a to nie są wcale proste mapy. Jest od chuja konkurencji. Możemy wrócić tam i robić swoje, nie? Spodziewałem się, że będą nas szukać. Ale powiem ci, Kuzik, że początek dreszczyk podoba mi się. Ja chcę jeszcze raz. No to możemy wracać. Na wyspie gildii niech zostanie ten, kto jest gotowy, więc jak ktoś się musi naprawić, dokupić jedzenie, to niech idzie i jeszcze raz wyjdziemy, jeśli będzie potencjał. No czasem tak jest, że więcej będzie jeżdżenia. Możecie kupić sobie bystro, będziemy tam szybciej. Jeszcze jutro w tym czasie dojdzie. Czasami jest tak, że jest spokój cały dzień, czasem jest tak, że wchodzisz ekipa, nie? Nic na to nie poradzimy. Co? Nie zabiela tego wszystkiego. Jutro jeszcze pewnie wierzę. Mam na sobie 6,5 bańki. A, okej, to wiele. Don't worry. No to teraz się nie wiem. Wiesz, staram się. Zobacz, bo jak przejdziesz kilka map, może cię taniej wyjdzie powrót, nie? Mhm. Jak wrócisz, to ci dam bańkę właśnie na takie powroty. Czemu mi zmieniłeś kurs na publiczny? Wybacz, bo możliwe, że zmieniałem z jakichś gratów tam, po bodziu i tak dalej. Ustaw sobie najlepiej custom, no. Tam, wiem, możesz sobie wszystkie chlapnąć w linii, bo już po tamtych rozbitkach już nie mamy, więc wszystkie sobie ustaw. Najlepiej custom, żeby każdy mógł ten aplikować. Ta. Ciebie dodaję jako osobę. Też na wyspie swojej przerabiałem, żeby był custom, żebyś miał dostęp, ale żebyś nie musiał claimować. Na razie ci nie zmieniam, no bo ty tam jeszcze robisz sobie achievementy, nie? Nie, już w sumie tam ze dwa razy zebrałem, bo ciebie nie było. Pamiętasz ten tydzień wyjazdu, to wtedy to zmieniłem. Wchodziłem. Z tej wyspy achievementy są do dupy. Tam daje tylko jakiś wołka i coś tam, więc w sumie lipa. Możesz robić cały czas, śmiało. Tak. Taka lipa. Ten wyspowy to tylko tak, wiesz, bąki zbijam. Żeby żarcie było na HO jakieś za pół darmo i to wszystko. Gildiowy chciałbym, ale sporo nam brakuje. Wszystkie w takim układzie w linii za dynią są moje. Dostawię drugą dynię z drugiej strony. Żeby było jasno i klarownie. Ja chcę dostać 3 skrzyneczki, otoczę je prezentami. Dobra, zbiórka na wyspie gildii, jak każdy będzie gotowy i wyjedziemy jeszcze raz. Jak zobaczę wszystkich na wyspie gildii, to ruszymy. Juter mi ma najdłużej, więc w międzyczasie możecie się odkupić. Czy ci, co się wyjebali, dostali z powrotem swoje itemy ze skrzyni? Okay. Jak będziemy mieli wszystko, to wtedy będziemy kombinować. Jasne, te rzeczy co przeżyły czy coś, okej, dojebać. To czekajcie, to odkupcie się po prostu za własne, a jak dojedzie resztę itemów, to najwyżej na końcu całego wyjścia... No właśnie, kilka osób się wyjebało, więc na końcu wyjścia już teraz możecie określić, za ile się wyjebaliście, to po prostu hajs wam damy i będzie łatwiej. Ja zapiszę...
skrzynię i żeby każdy mi tam napisał, kto się wyłożył. A, tylko jeszcze ustaw też, żeby każdy mógł zasilać skrzynię, bo tam widziałem, że pierdolność prywatny, a jutro jeszcze jedzie. Ale to gdzie, gdzie mi skille są do bani. A, taki. Chciałbym zmienić. Okej, okej. Te butki są spoko. Tak, buty, buty fajne, bo one też mobów nie agrują. Fajne zerki. Gdzie się kupić? Ja przechodzę przez mapę, kurwa, pierwsze co widzę to kurwa 10 chłopa biegających. Trzymaj się. Liczymy na te pieniądze. Dupę zapierdalam, kurwa. Kraku, jak się nazywają te? Prey. Szata Prey? Ja mam. 4-3 i... Sandały. Sandały, łuski, fej. A, sandały to mu... Nie, nie mam. Dobra, kto się tam wyłożył? Ja, Fabian. Fabian, dobra. 576k. O kurwa, dokładnie. Wie co mówi. Kto jeszcze się wyłożył? Halo, chłopaki? To chyba wszyscy. Nie, to nie, dwie rzeczy osoby były, nie? A, Michał jeszcze. Nas mowy wyjebało i nas postawił na nogi. Michał się wyjebał. Ale jego Frost w całości przyjechał ze mną. Dobra, chłopaki, jestem. No to Wyspa Akademii, Tedford i jesteś. Ale już żeby nie było. Michał, jaka ja zebrałem. Zebrałem. Zebrałeś, okej, dobra. No to i... Dotrwałem, chłopaki. Gratulujemy, pięknie, pięknie. Wrzucaj, naprawiaj się, uzupełniaj i spierdalamy robić swoje znowu. Bo nie ma sensu kończyć, jak każdy chce grać dalej. Chodźcie dalej. Tutaj. W pierwszej masz itemki, w drugiej masz... Ja same itemy podnosiłem. I jedzonko w sumie i poty. To w sumie tu nie wrzucam, to chyba do drugiej. Tak, a nic stakujące się następnie. Dobra, czy jesteśmy wszyscy oprócz Korelana na wyspie. Korelan, co z tobą? Buty zmieniałem, już idę. Dobra, no to w sumie nie idź do nas, to już wyjdziemy. Jak Korelan tylko buty zbiera. To panowie, w zasadzie robimy to samo. Wychodzimy, my się klikniemy do HO i zbiórka przy HO, nie? Wchodzimy, klikamy sobie buffa i wychodzimy, biegniemy dalej, nie? Tak, żeby się nikt nie zajebał. Na S i SS miasta i drogę. I pamiętajcie, żeby się nie wypierdalać, nawet jak chłopy zginą, albo jak uciekacie, bo 3 minuty na ziemi. Jak przegramy walkę, to będzie lipa, bo leżycie na ziemi. I nie pomożecie, nie uciekniecie. I jesteś jeszcze w mieście? Na estuary. Ze dwa, trzy czwórkowe hile, żeby rozłożyć poparty. Weź może jeszcze tego staffa jednego na wszelki. Ja jeden będę miał, bo ze skrzynki. Ja się zawrócę. Bez... Tomasz mi też wziąć w chaosie umieją. Kto ma chwilę wyekspione? Ile sztuk? No mi możesz wziąć. Korelan. Czyli trzy co najmniej. Dlatego warto grać każdą rolę. Dobrze jest mieć na wszystko. Ja też mam wyekspione chwilę. Czyli cztery. Dobra. Co, się pojedynkowałem tu. I zamówiłem. Niestety akurat chwilę raz to bardzo wysoko nie mam. Ludzi, niewymagane. Tylko dlatego wyjebka healera to jest bardzo ważna rzecz. Od razu trzeba kolować, że jak healer jest dętka albo jak ma ważny cooldown do rzucania. Więc healer też powinien tam coś mówić do nas. Znaczy na ogólnie się uczyłem szyszką. A biurka, tak? No, dokładnie. Wchodzisz, bierzesz tego healera i wychodzisz. Ten, kto jest gotowy, czeka na zewnątrz. No, zapierdolone wasze. Jak się zbierzemy, to możemy rozbudować do poziomu trzeciego i udostępnić wam. Tylko, że ja osobiście widzę to trochę za słaby biznes tak blisko miasta. Ja bym postawił jeszcze głębiej i wtedy bym rozbudował. Tylko nie wiem, czy utrzymamy na następny sezon 20 tysięcy punktów. To było ciężkie. No, ból dupy jest taki, że trzeba będzie w tym sezonie postawić to HO głębiej. Znaczy, jak postawisz, a nie będziesz miał 20, to wtedy ci spadnie kwatera główna. Tak, to nie jest tak, że ona zostaje, tylko żeby utrzymać, musisz mieć punktację też. No to może być ciężko. Wszystko fajnie. Chociaż z drugiej...
drugiej strony teraz częściej robimy te też dodatkowo te outposty i ten, jak to się nazywa. I więcej tych kryształów się bije, co prawda one teraz dają kwasy. No ale jest więcej chęci do robienia ich. Nie no, dobrze idzie. Idzie dobrze, tylko patrz, jest 20... Początek jest najprostszy, bo na początku odblokowujesz te poziomy, a później się zaczyna ciężko. Więc jakbyśmy stale biegali statiki, że czyścimy je te godzinę dziennie, jakieś party się zbierze, jakieś, nie mówię, że tu wszyscy mają grać, tylko jakby było nas tyle, że cały czas ktoś biega je, jakieś party do outpostów czy czegoś, to by było spoczko. Ale przyżydowałeś, już mogłeś chociaż dwuręczny kupić, Jezu. No właśnie widzę, kurwa, najtańszy, kurwa. Jak cię nie podniesie za pierwszym razem, to się nie zdziwię. Wiesz, będzie taki... Chyba nie mi chciałeś dać. Dobra. Kto gotowy na zewnątrz? Iwio. Szkoda tylko, że jedzonko przepadło. Pół godziny miało być ekspienia, tu... Ale Gucci chłopy i zostali się bić. To się rzadko zdarza, bo często się rozpieszkają. Ten heal, jak już wyłożyły się trzy osoby, to tam panikował strasznie. Ale ja nie złapałem go szeszką. Nie pykło mi. Wiesz co, on i tak by wyszedł. Musielibyśmy zrobić znacznie więcej, żeby go tam zamknąć. Ja musiałbym... A, właśnie, bo to jest też w sumie już dobra informacja. Frosty mogą przez ścianę skillę rzucać. O! To zajmij się. No, możesz kastować Q przez ścianę i ulta. I W chyba też. Dużo rzeczy przechodzi przez ścianę. No, ale na przykład ta już potrzebuje line of sight, nie? Mhm. A, i właśnie, też mam was informację, widziałem z baniora na portalówce, na healu. Więc, no i właśnie, wiem, tanki robić. Koran, wiesz co, jeszcze napisałem tam na tamtym Discordzie, ale w sumie ciebie może zapytam, czy da się ustawić tak, żeby usuwało posty po tym, jak się skończy czas na wykonanie go? Czy na przykład content ustawiamy na 18, 18.30, bo 2.30 posta? Jakby czyści czat. Proszę, się tym zajmuję. Dobra, i jeszcze druga sprawa, tak w sumie do wszystkich, czy jest sens, żeby wchodząc na Discorda zaznaczyć, jakimi rolami gramy, żeby można było pingować rolą, a nie wszyscy albo tu obecni? Na przykład gram tankiem, patrzę na tanka. To jest bardzo dobry system, jeżeli się zbierze duża grupa osób, tak jak mamy grać sojusze i sojusze, to jak najbardziej ma to sens, bo to dużo usprawnia. No tak, tak. Tylko że teraz nawet jakbyśmy zebrali z wszystkich tych innych, póki co to nie ma sensu. To jest co, 100 osób? Nawet pewnie nie. No, Kliwne Bractwo ma 36 sztuk, tak? No wiesz, ale a propos teraz obecnie pytam takiej przyszłości, bo nowy Discord, tak patrzymy, co będzie użyteczne. Żeby nie wbudowywać do tych opcji, bo ten Discord też jest, ale bez sensu go zmieniać. Jak najbardziej, jak zrobimy nowego Discorda, to tam tak, od razu z wstępu, żeby było wiadomo. Można też zrobić role gildyjne, tak, że to jest ta gildia, nie będzie trzeba dopisywać sobie to ATS i tak dalej, tylko będzie kolor, powiedzmy, gildii jako rola. Co ty, dopisek warto ustawić, fajnie wyglądaj w ogóle. Gardzam. Co? Gardzisz? Gardzę. Mocne słowa, jak na 13. To... Ja chciałbym mieć powrót 13 lat. Chciałbym. Uwierz mi, że chciałbym mieć znowu 13 lat. Chciałbyś być marynarzem? Jakbyś się zdołał cofnąć w czasie do momentu, kiedy Bitcoin był za kurwa kilka złotych i kupić ile się da. Chryste panie, kurwa. Tylko z drugiej strony jest taki gang bitcoinowy, który podróżuje po świecie i porywa tych bitcoinowych milionerów. Bo jak ci zajebią ten key, to mają dostęp do całego twojego biznesu, bo to opiera się na anonimowości. No, było tak. Więc śmiesznie było. Nie, tam bardziej ten gość, co w Anglii chyba, tak? To wyrzucił na śmieci?
Tak, tak, oto wysypisko śmieci. No kurwa, ale chuj głupi. On tam nawet miastu zaoferował kasę, połowę tak, chyba nawet z tego, tak, nie? Tak, tak. Nie chcą mu dać pozwolenia na przeszukiwanie wysypiska. Też w założeniu, że to jest, jeżeli to jest rzeczywiście, tak jak on twierdzi, na dysku twardym, a nie na jakimś SSD-ku, no to jak talerz by wyjął, to no, byłoby do odzyskania. Jest bardzo duża szansa. Idziemy od razu do środka, czy... Nie, chodźmy z zewnątrz jeszcze raz. Tylko trzeba to znaleźć. Przy jakimś wielkim wysypisku to jest kurwa... Przecież nie, nie ma chuja, żeby on to znalazł. No oczywiście, że nie ma chuja, żeby to znalazł. Ty znowu? Tutaj wyczyszczony jest. Jak Arian. To te same typy chyba. Mhm. Wydaje mi się, że tak. To wyjdźcie na zewnątrz, jak was gonią. Gonią? Gonią? No, są to. No tak, mamy zerga, to musimy reagować. Idziemy stąd. Nie pedały za sakrament. Żeby nie było, chłopaki, w otwartej walce na otwartym terenie nie mamy szans. Następny. Ustawcie sobie spele PvP już. Słychać? Ustawcie sobie spele PvP. Oj, żebyście nie spadli tam za szybko z konia. No, Stridż jest akurat taki bliski. Bardzo bliski. Wchodzimy i się nie ruszamy. Dobra. Lewo. W dół już były, nie był, były moby. Mobami schować. Poczekajcie chwilę, tak rozrzuceni i zobaczcie, czy idą za nami. Poczekajcie chwilę. Rozrzućcie się trochę lewo, prawo, żeby było, że niezorganizowana grupa, bo mam pomysł, jak można ich bardzo fajnie przycisnąć. I w razie czego do kurza. Jeśli ktoś nie był na tym dungeonie, to tu jest zejście na poziom niżej i wszyscy schodzimy poziom niżej, tylko nie możecie ich dotknąć. Tak. Ja wiem, ale tak, żeby widzieć niki pytań. Mhm. Bo w razie czego zejdziemy na dół i oni będą czekać, jak my będziemy mieli tarczę, my możemy zrobić A. Tak, kurz, dobrze myślę. Mhm. Fazo? To nie, tylko zbierali info. I tam już nie odzyskają. Co idziemy robić? To dawaj dolne piętro. To schodzimy na dół. To w razie była będę na tyłach. No możemy sobie kogoś zostawić z tyłu, jasne. Spele PV do normalnie robienia. Może bo to na górze zostać, czy od razu wejdzie? Możesz zostać na górze jak chcesz. No to chłopaki, powodzenia. Nie. Aha, nie było ładna, to nie wyleci. Żarcie i pomału będziemy robić. Już są wszyscy? Nie, bez przesady, tylko te ulepszone. Można bić. Czekaj, nie te buty w sumie. 10 sekund, bo nie te itemy. Czekajcie sekundę. Jak się rzuci na was ten duży starszą, to możecie z nim biegać w kółko, bo jest bardzo powolny, albo do tanka. Możecie też cofnąć, ale on daleki ma zasięg, jest upierdliwy. On akurat bardzo długo się zbiega. Chyba terminator. Można bić? Jasne, masz do nas podejść jak chcesz. Fajnie mi zawsze to całe. To. Jak pójdą, to się dowiemy ile. Myślisz, że przeskoczę na 15? No powinno. Ile to trwa, zanim się zbierze? Też mam takie wrażenie, że to jest takie trochę zbyt powolne. Nie. Na tej minimalnej.
mapie, jak masz napisane gracze, to jest akredytowane non-stop. Więc jak wpierdali 50, to jesteśmy w dupę. Trochę. Może prawo najpierw? Nie każdy bierze. Ja pierdolę to wybieranie. Ile tam było? Kurwa, nieulepszone wszystko. Jest lekka bieda. A dalej też nieulepszone? Ta. Przechodzimy? Nie. Nie, poluję. To nie ma przejścia żadnego. Chyba, że przez mobę, ale nie, nie, nie. Chyba nie ma co, możemy zbić te 4. Kuj w wystarczy, bo to nie ulepszone. Luzik, luzik. Spali wszystko i... Ale czyszczone. No, szóstki są teraz takie nowymi ósemkami w sumie. Kiedyś te ósemki jednak coś znaczyły. Skrzynie jakieś podstawowe stoją. Dół zostawiam, tam nie poluję, bo tam żadnego moba ulepszonego nie było. Idziemy dalej swoje. No najważniejsze to zrobić tam kółeczko wyżej, nie? Polewy będą nieulepszone, to nie będę tego nawet robił. Tak, to 8 teraz rzeczywiście szczury z kijami albo z tymi maczugami do odpychania. Naprawdę? Tak, teraz biegają po to, żeby wpychać ludzi, a nie po to, żeby robić skrzynki. Tragedia, kurwa. Tak, właśnie dół chyba zrobimy. Góry bym nie robił, nie warto. Ale komuś dzwoni mikrofon, ja pierdolę. Może na ósemkę pójdziemy. Ja bym bardzo chętnie spróbował, ale myślę, że potrzeba by było się troszkę przebrać. Teraz nie, teraz jest dobrze.
Dobra, na górze tutaj robimy skrzydła, gdzie po prostu jak mamy szczęście, to jest duża expa. A jak pójdziemy do góry, to są takie trochę cięższe pule, ale też skrzynie są. I może coś tam nam jednak wyłowimy, jakiś item. Po lewej nie widziałem chyba skrzyni. Możesz się ominąć te moby, to śmietnik. Ostrożnie, ostrożnie. Dobra, tu na pewno była skrzynia po prawej. Chwila, chwila. No tam widziałem, po drugiej stronie nie widziałem, więc jak ktoś wie, czy jest, czy nie, to możemy iść. No, chyba nie przeżyję tego. Nie, możecie dobić, bo jest zmniejszone, ale nie przeżyję. Moja wina, bo nie miałem żadnej obrony. Skrzynię chyba możecie otworzyć, bo tam jest po prawej. No. Muszę poczekać chwilę, bo nie mam linki. 15 sekund. No to samo, już coś by zapytać. Dobra, mam linkę. No i chuj. Dobra, spokojnie sobie cofnijcie tam. Za bardzo mi się spieszy chyba. Mam tylko jedno powiększenie, więc raz na 2 minuty mogę robić większe pula. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Na razie cisza i spokój. My rzeczywiście 8, jest kilka map dalej. No tak, nie wiem czy w takich setach. A tą skrzynkę robimy, bo tam dalej jest ta skrzynka. No nie zrobiłeś już jej raz? Zgryźmy. Na mapie widzę dalej. No to idź tam, zbierz ją jeszcze raz. Poczekamy, idź, idź. Można bić. Dobra, w zasadzie nikogo nie mamy tu, więc wychodzimy na zewnątrz. Możemy zrobić kilka puli na Możemy zrobić kilka... Ej, aut, tu nie ma nic więcej. Nie patrzymy jeszcze tam, czy nie mamy... No możemy w sumie, jak chcecie. To chodźcie jeszcze lewo. I ja nie widziałem za skrzyni. Co tam? Nie, bo myślałem, że... Jeden się zerwał jak coś. Jeden się tam zerwał niżej. I
jest cinka. Kurwa, nie mam szczęgora. No jakiś mobek, nie wiem skąd. Jak chcesz mnie leczyć w trakcie, to kleryczka użyj i wtedy bez problemu. Bo jak cię coś stuknie, to jesteś nieśmiertelny i całą linę możesz wykastować w ogóle nie przejmując się sobą. Można w zasadzie bić. Dobra. No to wszystko, to jej auto, jak to zbierzecie. O, tylko czekajcie, bo kurwa klątwa. Nie mogę cofnąć, bo mi bije klątwa. Możemy zerknąć, czy coś jest na górze do roboty. Chyba, że od razu ósemka, nie tracimy czasu. To let's go. Ósemka to jest dokładnie ten sam dungeon, tylko że moby biją kurewsko mocno. Ja nie będę przeżywał tak dużo, ale możemy iść powoli, nie? Niech nie mówi, że musimy napierdalać, chuj wie co. Dużo mniej. Ja nie wiem, czy nie będę musiał zaraz spieprzać. Oj. A zaraz to znaczy? 10, 15, 20, 30 minut? Chciałem, to ja bym poszedł też, no. No to zróbmy kilka mobów, może po prostu, wiesz, tak przedsmak zobaczycie. Cię mówi, że musimy całą noc nakurwać. No nie, ale może do jakiejś skrzynki jednej chociaż się wklepię. A tu złoto, złoto. I chuj, 20 milionów na głowę. Kurwa, nie wypłaciłbym się z tego. No ale to chyba niemożliwe, na Avalonach największe skrzynki tam do 100 dochodzą, a wątpię, że to jest droższe niż Avalony. Dobra, teraz trzy mapy w jedną stronę, tak żebyśmy się nie zgubili. Czyli NE, NE, NE. I od razu mówię, nie bijemy się w świecie, więc jak ktoś was złapie, to musimy znaleźć jakieś ciasne przejście albo grupówkę nawet. No i możecie ustawić póki co spele PvP, jakby kogoś złapali, czy coś takiego. My tam będziemy, a tam chłopy. Michu, trzeba będzie ich zabić. Na ósemkach ludzie dużo bardziej panikują, bo tam raczej się mało dzieje. Jak pojawiają się grupy, to raczej są mocno zorganizowane. No, obstając, że tamtych co zabiliśmy, to zmienili. Pytanie, na którego? Już co, obok jest siódemka. Myślę, że siódemka. No, jak będziecie dobrze doświadczeni w walkach i będę mógł wami kierować tak w miarę swobodnie, to pójdziemy na siódemki. Wbrew pozorom na szóstkach są pizdy, na ósemkach są spoceńcy, a na siódemkach jest najwięcej chętnych do nakurwiania się. Tylko że tam poziom jest chyba najwyższy, nie? Na siódemkach non-stop, kurwa, wskakiwaliśmy w pierdol. Ale chętnych do walki jest dużo. Tylko musimy mieć partię tak jak teraz. 10 osób, bo no, nie ma miejsca na błędy. A, no i ważna zasada. Z jednym tankiem nie możemy sobie pozwolić na dużo, więc ja będę kolował buty E i wtedy albo zabijamy, albo spierdalamy. Jak wypłacimy i nie, nikt nie trafi, nikt nic nie zginie i tak dalej. No, dobra. Jak
Tak, tak, czekamy. Jak nie wyjdzie nam wypłata, to cofamy. Cofamy, nie stoimy, nie rzucamy kolejnego Q czy W, tylko wpierdalamy się wszystko, w 2-3 sekundy trzeba wypłacić i albo atak, bo nam wyszło i rozjebaliśmy chłopów, albo cofka. Ja będę mówił, co się dzieje, więc nie gońcie na pałę. Tutaj na Davida? Na Enę, dalej, na Enę. Przejeżdżamy. Nie, sorry, prawo. Na SE. Ale to na górze to jest już wejście do tego statika, na którego. Ja bym wolał górą niż bok, no ale. To ktoś pytał o wejście, to tak, to też jest wejście do tego statika, na którego. Ostrożnie, bo tutaj dużo osób podróżuje po świecie i wcale nie są słabi. To już są mapy należące do jednej z lepszych gildii, bo tu już kierujemy się na te tereny endgame'owe, czyli najlepsze korzyści tu już są. Często oni tego nie robią, statików, ale często wpadną cię odwiedzić. Jak przyuważą, że jedziemy, no to już w ogóle nie. Najczęściej jest tak, że w godzinach CTA kończy się CTA i partówka zajeżdża sobie po przebiec się po statiku, zobaczyć, co się dzieje. Także wtedy to są strasznie chujowe godziny do robienia. Wiesz, ja to jestem za tym, żeby przyszli. Ja z chęcią ich będę napierdalał na zamkniętych przestrzeniach. Tak jak mamy party tych 15 osób, to naprawdę mało osób da nam radę. Czy wbiegnie 20 czy 30, nie ma różnicy, bo damy radę. Tylko musielibyśmy my mieć 15. Takie dwa party pod statika bicie się. I wtedy mało kto mi zagrozi. Dobra, spele do bicia mobów. I z konia jedzenie i dopiero jedziemy dalej. Ja potrzebuję się ten. I panowie, tu już jest pełna pizda. Proszę, bez błędów, dobre rotacje, żadnych na skróty. To już będzie pełna pizda. Zobaczycie teraz pełną moc, jaką można wycisnąć z tego. Aha, pełna pizda widzę. Pełna pizda, pamiętajcie, bezbłędnie, kurwa. Tu już będzie dobry exp, ale też będzie ciężko. Uwaga, podejdźcie do mnie. Pięknie, pięknie. Dobrze. Robimy. Dobijamy, jeszcze nie koniec. Oj, chuj. Widzicie, już nie mam miękkiej gry. 20 koła za moba, jest git. Zbrojka za bańkę poleciała. Bańkę 100. No to ładnie. A taki uczciwy, pali się. Za szybko. Nie mam, jak go podciągnę, musisz do mnie podejść chyba. A nie, git, wrócił. Uwaga pod nogi, bo wybuchy nietoperzy bolą. Wybuchy nietoperzy bolą, uwaga, są na was. No, nie ma miękkiej gry, jak widzicie. Nie spolujcie, albo po prostu będziemy musieli cofnąć. Do ściany tutaj do mnie. Jest ciężko, panowie. Ty nie toperze, uważajcie. Dobra, zrobię jakieś tam pula. Nie bójcie się, on wróci do mnie. Robimy swoje. Dawaj, to jeszcze nie koniec. Utrzymasz mnie, dawaj. Pięknie. Kurwa. Kliknął mi się worek. Stoję, nic nie mogę. Pięknie. Dobra, tu się zaczyna mniej przyjazna część. Magowie biją najbardziej. To będzie takie randomowo zabicie mnie na strzała. Tak, w pierwszej kolejności Morgany. Jeszcze potrzebuję chwili. I pamiętajcie, stójcie razem, korzystajcie z tych run, bo tu musi być maksymalny damage. Odsuńcie się na bok, żeby wam nie weszło na łeb. Cofnijcie do tyłu. Ja ją zgarnę, tylko musicie cofnąć.
mówiłem, że nie będzie żartów. Dobra, wchodzę. W pokoju się widzimy, w pokoju się widzimy, chodźcie. Z ostrzami od ludzi, kurakao, od ludzi, od ludzi. Bijemy, bijemy, bo się nie skończyło, panowie. Akcja trwa. O, wypierdalam się na kurzu, na tanku. O, kurwa, nie miałem gdzie uciec już. No, git, nie wybraliśmy się. Jaką czapkę ma hit? No, kurwa, do... To na końcu pula... Okej, okay, dobrze masz, słuchaj, na końcu pula jest sytuacja, w której te właśnie typiarki nakładają debuff, tak jak kurs staw, więc musisz dawać często tą głowę, najlepiej jak już wyprztykasz wszystko, dawaj głowę i dlatego wszyscy musicie stać razem, jak będą stali ludzie osobno, to będzie problem. Dobra, to musimy zrobić na dwa razy, bo nas rozjebie, albo spuluje wszystko, rozjebie nas i spuluje drugi raz, co wolicie, bo tu zostaniemy rozjebani tak czy inaczej. No to zobaczymy, czy się uda. To ja wyjadę z pokoju, stójcie w pokoju. Nie wiem, czy się uda. O, uda się. Nie, rozjebiemy tak czy inaczej. Nie zbijemy tego. No, potion. Ja zalecam potion, bo was będzie wypierdalać po kolei. To nawet na trzy razy musimy to wziąć. Ale da się je spłonować. Tak, no może się uda, chuj wie. Nie, nie zmieniaj, nie zmieniaj na wskrzeszanie, stary, mówiłem ci coś, nie zmieniaj na wskrzeszanie, na PvP, jak i wychodzimy dungeony, nie zmieniaj na wskrzeszanie nigdy, dopiero jak już jest po walce, jak już nie ma innej opcji. Dobra. 5 sekund, kurz, ja mam jeszcze do pełnego combo. Nakurwiamy. Ja go dostałem. Mhm. Za szybko, za szybko. I teraz tak, panowie, jak najdalej od tego bossa, on robi taki, nie wiem jak to nazwać, taką ośmiornicę napierdala laserami i musicie pomiędzy mackami się zmieścić. Więc jak najdalej, żeby jak najwięcej przestrzeni mieć, ok? On bije kurewsko mocno, więc nie wyrywajcie na pizdę żadnymi nietoperzami i będzie git. Zrozumiano? Bo jak będziecie wyrywać na pizdę nietoperzami, to was nie uratuje. Bijemy. Pełna pizda. Między mackami, między mackami. W runie, jak możecie. I nietoperze szybko muszą ginąć, bo będą wypuszczacie. Uwaga, nietoperki. Uwaga, nietoperki. Muszą szybko ginąć. Kusza, łuk, to do was. I w runie stoimy, w runie. Ona zwiększa leczenie, w runie. Osłabiam, teraz powinniście być bezpieczni. Nietoperki, nietoperki. Jeb. Widzicie, tu nie ma żartów. Nie żartowałem, kurwa, z tym damage'em. W runie, niebieska runa. I dobijamy, git. Poczekajcie sekundę, to zrobię screena. Na upamiętnienie, kto się wyjebał. Dobra, podnosimy się i jedziemy dalej. Zbierajcie, zbierajcie. Znaczy jedziemy dalej, przepraszam. Podejdźcie do mnie, ja spuluję tu. Poczekaj, 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 czekaj jeszcze. Czekam, 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 czekam. Mam miejsce, jeszcze podbierajcie. To tutaj uważę, bo będzie kurewsko dużo nietoperzy, bo dużo tych spuluje. Nie wiem, czy przeżyję, ale mam nadzieję. Staraj się, kurz, je wyciągnąć.
na dywan, tak żebym... Co, ja pobiegnę z prawej do lewej. Już wszyscy? Mogę? Widzicie wszystko, co jest w skrzyni? Tak. No i grasz, czy nie? No to idziemy. Wiem, że się nie wszystko udało. Niestety wiem. Spróbujcie cofnąć sobie na spokojnie. I teraz wszyscy podejdźcie do Kira i powinien czapy użyć. Co tu lecy? Chłop? No to obsługa między mobami powinna być w małym palcu. Musicie wiedzieć, kiedy uciekać od mobów. Dobra, na dwa razy to zrobię, bo nie przeżyję tego. Chodźcie, panowie. Na dwa razy. Trudno, będę pizdał i mniejsze pule będę robił. Nie masz za bardzo wyboru. Psa. Patrz na to. Stój werest w runie, bo ona zwiększa leczenie też. Miał ostrza na sobie. A, okej. Mam nadzieję, że ma wpadną jakieś achievy za robienie tego gówna. Dobra, się. Pięknie. A ja tej kuszy nie mam jeszcze na sobie. Leci nieźle. Zobacz, bo ja nie mam już przeżywali. Ojojoj. Dobijcie, co możecie. Dobijcie, bo to jest low życia. Dobijcie już. Low życia. Nowych nie bijcie, ale te stare powinni się dobić. Ajajaj. Aż tak źle? Dobra, no trudno. Trudno. Stójcie razem i mocna pizda, bez pomyłek, bo tu idziemy maksymalnie tanimi setami, żeby robić maksymalnie dużo. Zobaczcie, jesteśmy ile? W 10 osób i po 20 koła na głowę. A to można robić w 7 osób nadal. Tylko trzeba mocno wyekspić. No chodźcie. Może tutaj pójdziemy. Mało bezpiecznie, ale spróbujmy. Czekajcie sekundę, bo ja mam ochronę. Zaraz się zlecą. Oj chuj, widzę. Cofnijcie. No przykrzają mi życie, widzę. Musiałbyś za nie wyjechać. No, chyba muszę zawrócić dwa razy. No, damy radę. Musicie dać mi chwilę. To się zerwa. Dobra, lecę. No wyjdźcie z dungeon, to jest, poprawisz się. Wyjdźcie.
Nie warto bić jednego. Widzisz, ile bijemy te moby? Warto od razu 5 albo 6. My już wytłumaczymy wam na niższym poziomie, nie zatrzymujemy się po jednego moba. To jest gwóźdź do trumny, jak w złym momencie będziesz bił jednego moba. Po pierwsze, marnotrawstwo speli i czasu. A czas tutaj to zazwyczaj śmierć. Niestety, ale podczas pula mogę złapać moba, ale jak już nie wyjdzie, to kropka niestety. Dobra, gotowy jestem na następny pul. Ready? No. Panowie, ale z grubej rury zaczęliśmy w takim razie weekend, kurwa. Nie sądziłem, że na ósemkach się dzisiaj spotkamy. Dobra, możemy ominąć tego moba, bo to w sumie on nic nie robi dobrego ani złego. Jebał go pies. I tutaj się musimy zatrzymać. Tu za mostem za mną, chodźcie. No, ktoś pomaga, widzę. Ostrożnie z tym pomaganiem, bo ósemki zostały zboostowane, dlatego tak ostrożnie idziemy. No to najlepiej zerwać, co najlepiej cofnąć. Dobra, i pójdziemy. Odleżcie się, kask najlepiej użyj po takim pulu, żeby krwawienia i wszystkie inne gówna. Dlatego trzeba stać blisko. Po każdym pulu najlepiej kask, po każdym pulu. Albo nawet jak jest krucho, to od razu. Dobra, do dołu najpierw puluję trasze, później bossa. To będą dwa osobne pule. Można bić. Dobra. I teraz boss. Co? A, no to odsuńcie się, no bo jak nie do pula, to nie wiem, po chuj mamy. Co z nim zrobić? Dobra. Uwaga, bo on bije kurewsko mocno. Tak jak zresztą każdy. A będzie rzucał włócznią w was, taki jeden spelik śmieszny. Właśnie ten. No właśnie, każdy będzie bił, niestety. Oj. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego, sorry, sorry, sorry. Stójcie, stójcie, stójcie i bijcie, nie ma biegania, nie ma biegania, nigdy nie było, stójcie i bijcie. Stój i bij, stój i bij, stój i bij, stój i bij, dokładnie. Unikaj speli i stój i bij. Nie ma innego wyjścia. Ja ci mogę pomóc go przeżyć, ale nie ma po co biegać. Okej. Okay. Jakbym wiedział, że się zmieni, to bym zmienił spela, sorki. Nie wszystko jestem wiedzący jeszcze, bo dawno mnie tu nie było. Stójcie z healem tam, czy przypadkiem coś złego się nie stanie. Tu jeszcze worki są na ziemi, trochę pod nami. Nad tego pola nikt nic nie zrobi. No tutaj teraz mało ludzi to czyści, więc te skrzynki są sensowne. No widzicie zresztą jak to jest. Byle kto nie przyjdzie. Tylko ja i moja ekipa, kurwa. Cygan i jego ludzie. No już. Dobra. Oj, to będzie większy pól. Ciekawe, czy przeżyje, kurwa. Dobra, bijemy tego moba, bo już w trakcie pula doszedł. Stój z ekipą, Werst, jak najdłużej, bo w tej runie więcej leczysz. Wiem, tylko kurwa... Tam poszedł jeden spell i kurwa, jakbym wlazł w niego, no to chuje. Wiesz co, te pułapki, co rozrzucają kusznicy, biją bardzo mało i slowują, przede wszystkim slowują. Dobra, jedna informacja. Za ścianą mamy skrzynię. Mogą się chłopy jakieś zainteresować. Jak zobaczycie, albo nas usłyszą, to mówcie od razu. Potion i spierdalamy. Tylko rzućcie po to tak, żeby mnie objęło. Nie zostawiajcie mnie na pospół losu. To też będzie duży pól, więc uwaga. Co?
Stoję z tyłu. A, okej, okej. W razie to będę pingował na pewno. Oj, nie wiem, czy to przeżyje, kurwa, jak tak patrzę. A jak pinguje na P, to widzicie? Tak. Dobra, gitara. Dobra, teraz po tym pulu na koń i idziemy na drugą stronę, żeby tu nie kusić losu. A muszę pożegnać na swojego konia. Na koń, śmiało, ja nie mam po prostu. I chodźcie dalej. I też starajcie się zapamiętać, jak idziemy, bo będziemy często powtarzać ten pattern, tak samo jak na piątkach. No. Tu już możesz grać z nami. Oni jak tam zauważą, że mamy... Nie mamy mobów, tutaj tak mamy w pizdę ostro. Dobra, tu możemy iść. Poczekajcie, niech ten z góry zejdzie, to go po prostu miniemy. On tu wróci, a my sobie pójdziemy dalej. I... Chodźcie teraz dalej. Po prostu na butach. Chodźcie, chodźcie, bo ja tu będę pulował od razu. Leży jeden. No nic na to nie poradzę. Trzeba z głową niestety. Dobra, wrócił do nas. Pięknie, pięknie. Dobra. Można bić? Teraz tu pulik będzie. Dobrze idzie, panowie. Jestem dumny, że kurwa w końcu mamy ekipę na ósemki. Można bić. Dobra. Możemy wejść na koń, bo będziemy mieli, musieli przejechać dwie paczki mobów. Tylko musi dać mi chwilę. Ten idzie. Zatrzymuje się na schodach. Dobra. Omijamy, omijamy. Albo dobra, w sumie wiecie co, zejdźcie, to spulujemy to. Nie widzę powodu, żeby to omijać. Można to po prostu zabić, zapomniałem. Trzymajcie się ściany. Tak. Pięknie, pięknie. Dobra, nie wchodźcie na koń. Omińcie tego zioma i jeśli pamiętacie, tam był taki pól po prawej, na dole. Chodźcie, chodźcie. Nie dajcie się rozjechać jak ostatnio. Tutaj do mnie na razie. Do mnie, do mnie. Dobra, ja może spuluję. Chodźcie, 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 nie wracaj. Nie wracaj, nie wracaj. Chodźcie dalej, jak was bije z pleców, to musicie podejść dalej. Git. Pięknie. Pięknie. Pięknie.
Dobra, kusi mnie, żeby zrobić cały pool, ale wyjebie się pewnie w połowie, więc nie wiem jak to zrobić. Chyba dół osobno, boki osobno. To no, może najpierw dół, no. Chwila, chwila, bo cooldowny. 10 sekund. Oj, 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 ale zjebałem. Powiedz, że masz kleryka czy coś. Mamy cokolwiek? Dawajcie jakąś przeżywaję czy coś. O kurwa, wyjebał healera. Kurwa, myślałem, że przejdziemy obok, ale kurwa. Okej, okej, okay. Cofka, 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 cofka. Jak Potion poszedł, to nie ma wyjścia. No healer leży. Tak, tak. Moby się i tak resetują, więc nie ma czegoś takiego, że po Potionie dobijamy. Trzeba cofnąć, jak ktoś rzuci pota. Jasne, ja nie mówię, że źle czy dobrze. Poszedł, to poszedł ktoś z kolowo. No, kurewstwo bije. 16 na 50 jest. On szykuje się chyba na wirek. Tylko nasze frosty mają CC jakieś. Wydawać. Teraz lepiej to wygląda. Żarcie sprawdźcie, czy macie, bo mogło wam zgasnąć. No to dawać jeszcze odpalić jedno i kręcimy ten biznes. A, czy nie śpi? Co? Kurka? Ktoś królewska kurka? Pewnie padło na ziemię. Dobra, tu będzie ciężko, więc spróbuję przejechać ile się da jak najdalej. Leska przez zwykłe. No, trochę bolą oczy. No właśnie. Kurwa jebana twoja mać. Dobra, lecimy to. Może piszę na chińskiej klawiaturze, tam jest jeden symbol tylko. A chińskie właśnie jest chyba 10 razy więcej, kurwa. Oni mają to swoje ching chang chong. No ale to zamiast upisy są. Układ jest dalej angielski, tylko są symbole dodatkowe. Niemieckie, no to było przez umlaut. Uff, ale punktów najebał. Wskoczyło wam jakieś achievementy albo poziom gildii, cokolwiek ciekawego? Pytam głównie tych z jaszczurów. Nie. Co ze skorpionów? Mam coś jaszczur, kurwa. Widzisz. Coś mam z tym jaszczurem. Drugi raz, kurwa. Drugi dzień, drugi raz, kurwa. Łazy, gady. Wczoraj były szczury. No, jaszczury, przepraszam. Nie, nie, jaszczurów nie było, to jaszczur, jaszczur. Wciąż jaszczur. No bo kurwa za dużo tych gili dodaje. Prowadzę rozmowę cały czas jakieś. No my siedzimy cały czas. Dobra, tam odpuszczę, bo to za blisko wejścia, jeszcze nas przyczają. Albo może, kurwa. Tylko nie przeżyję chyba tego pula, to jest problem. 6.15, więc... Aj, kurwa mać. Cofnę, cofnę, bo nie przeżyję tego pula. To tego psa chociaż jebnijmy, bo kurwa... Nie, on tam nic nie zmienia. Jebał go pies. Dajcie mi chwilę. Hmm.
Nie, to będzie zły pomysł. Ktoś musiałby mi pomóc to spulować, tylko że na tym poziomie to oznacza prawie śmierć. Znowu 16,50. Dobra, panowie, let's go. Panowie. Robię co mogę. No trudno, większość się udało. Dobra. No, normalnie ten pól jest trochę większy i łatwiejszy, ale na tym poziomie to mój mont tego nie wytrzymuje. Chyba na pancerny muszę przyjeżdżać. Dobra, spokojnie tu przy ścianie. Dobra, musicie... jest niebieska krywka? Help Branch Tedford? Nie. Mają udostępnioną dla wszystkich, każdy może tam wejść. Dobra, ja się wpierdalam, musicie wejść tu na górę za mną. A to można tak? I każdy... To ja tak. Tak. Tylko musisz rozbudować ją. W naszym przypadku to musi być poziom trzeci, żebyście mogli wejść, więc jakieś 40 milionów musimy wydać. Bo na początku jest tylko dla gildii, a później jest dla innych. Są takie gildie, które robią otwartą kryjówkę, ale po co? No właśnie, właśnie chciałem się zapytać, po jakiego psiego chuja to. Widziałem gości, którzy wiesz, tak robią przy jakichś właśnie statykach. Okay. I później wyłapują ludzi, którzy próbowali się uniknąć. Czyli bardziej pułapka, kurwa. Tak. Czekaj, aż będziesz wychodził. Nie? Dobra, do wejścia na koń. Na koń wszyscy. Jak wejdziesz, to możesz, nie wiem, jak wejdziesz, to... Wyjdziesz z gry, to cię wyrzuca poza, czy... Nie. No to kurwa możesz się na kurwa tydzień. Chyba, że zmienił. Chodźcie, wchodzimy do środka jeszcze. Tylko panowie, pełna czujność, spele PvP teraz, bo wchodzimy na obcy teren. I nie ruszamy się. Pieniu sprawdź dół, ja sprawdzę górę. Pełna czujność, zostańcie na wejściu, żebyśmy mogli sprawnie spierdolić. Jakieś party jest na pewno chyba, bo coś na 15 było od razu. No to powinno skoczyć wyżej, no nas jest sporo, nie? Czerwone mowy. U mnie nie widać nic, to idziemy na dół. Prawo, w lewo. Idziemy w prawo. Nie, to jest lewo, prawo. No zależy jak patrzysz, kurwa. Nie, to tak jakbyś miał ekran podzielony, krzyż miał na ekranie. Co po prawej połowie może być prawo dół, prawo góra, ale wciąż prawo w tym wypadku. Dobra, tole odpalam wroty. Oj, chyba się wypierdolę. Masz kleryka odpalonego? Przeżyjesz? Nie. Nie, już mnie wyjebali. No to chyba... Odpadnij, zerwadnij się zaraz, jakbyś poszedł niżej, to się od razu... Tak będzie zawsze, bo musisz poczekać, aż coś zrobię. Ściągnę albo coś. No, ściągnięcie to też za mało. No uważajcie, bo jesteśmy na wejściu. Ja polecam pota, bo to ma za dużo życia. Wyjebiecie się wszyscy. A, jeszcze z dobrych informacji coś takiego mam wam podpowiedzieć. Jak się wypierdalacie już, to żeby nie leżeć w pustym polu, każdy może podejść i was dobić, wypierdalajcie się w mobach. Moby, jak wstaniecie, macie odporność, więc nic wam nie zrobią. A gracze, jak próbują was dobić, no to moby sobie spulują. Przecież, a są na 2-3 strzały. Dobra, lecimy dalej. Chodźcie. Nie bardzo gramy. No chodź. Po prostu są ważniejsze role do obsadzenia na start. Jak będziemy mieli za dużo ludzi, to wtedy będziesz mógł też za dużo roli obsadzić. Na przykład, o, mamy full, to jeszcze dodamy coś ekstra. Ale jak mamy na razie problem z tankiem, healem czy zebraniem, wiesz, stałego wyjścia, wszystko zbierajcie, wszystko z podłogi, nic nie zostaje.
To nie mamy możliwości wyboru, musimy grać. Z prawej było kusz. Co? Od strony tego bossa strzały z kuszy. Ciocio? Okej. No przygotujcie pota, przygotujcie pota. Ktoś 5 osób by to robił. Rusza się, ej, rusza się, ten żółty się rusza. Spokojnie, spokojnie, to się chodzą. No to nie tak jak przy tamtym... Nie, spokojnie, 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 to no ciężko. Jest... Nie. Ruszają, one skautują sobie. Dobra, idziemy najpierw na skrzynię. Nic nie słyszę, nic nie widzę, więc... Może to ten paladyn tak kurwa tupie. Chodźcie. Do środa. Oj, oj, oj. No, no zaczekajcie sobie gdzieś tam z boku. Wydupcyło mnie w trzy dupy. Kurwa, pijany jesteś, gościu, kurwa? Możemy próbować jeszcze raz? Dobra, spędzam się jeszcze raz. Teraz trochę ostrożniej zagram. Spróbujcie teraz. Ja nie mam już żadnej obrony, musisz mnie utrzymać tak jak jest. Dobra, gitara. Nie wejdźcie w te czarne dziury takie. No. Bo to jest śmierć. Dobra, ja tutaj w dół idę jeszcze. Możecie ominąć tego paladyna, on idzie tak wolno, że wyjebane możecie mieć. Chodźcie, możecie go ominąć po prostu. On jest strasznie powolny. Bo ja teraz zwróciłem uwagę, że my mamy trzy frosty, to może niech jeden weźmie obelis. Jak on, ten typ idzie za wami, to po prostu przejdźcie trochę do przodu. Łez. Dobra, ja cię wyjebię tu znowu. Panowie. Złota zasada, jak omijamy, to omińcie, zerwijcie tego moba, a nie wybijecie, on was bije. Co to za jakiś łańcuch szczęścia? Nie rzucajcie potion w puste pole. O, widzę, że musimy się nauczyć zrywać moba. Wciąż, kurwa. Dałoby się, jakbyś miał cały pokój wzięty. Puluję. Chodźcie panowie i panie. Mnie no on przychodzi, trzeba go ściągnąć, kurwa, on giebnie. No kurwa, nie. No. Panowie. Panowie, ja nie mogę się tyle wypierdalać, bo zaraz mi się gir zniszczy. Więc prosiłbym o nieściąganie po raz kolejny tego samego zioma, którego omijamy. No bo to nawet śmieszne nie jest. Omijcie go po prostu i pójdźcie dalej, on ma zasięg. Jak zobaczycie, że z wami idzie, musicie iść dalej. Przerobiliśmy to przecież. Ale on cały czas siedzi za nami. Da się go zerwać. To nie jest kwestia sporna, da się go zerwać, to jest czysta informacja. Fakt. Więc tylko zadbajcie o to, żeby zerwał się, a nie, że idzie za wami i okej, to tu się zatrzymam. Jak się zerwie, idziemy dalej. Wiemy. Rozejdźcie się, jak chłop was bije za mocno. Mówię, niektóre moby tak mają, że się zrywają i nic z tym nie zrobię. To jest ósmy poziom. Tutaj niestety będzie ciężko. Jedyne co możecie sobie zrobić, to mniej błędów popełniać, żeby wszystkie były znośne. Mam nadzieję, że przynajmniej pieniądze jakieś padną, żeby to się opłacało.
nie podnoszę. Lecimy, lecimy. Podnieśliście wszystko? Kurwa, nie złapało się. Mamy problem. Ja pierdolę. Nie, nie, nie złapało się wszystko. No to tam. Że udało mi się dzisiaj zrobić HP kata. No proszę. Te buty po prostu nie działają, szczerze powiedziawszy. Nie, buty działają. Nie działają. Działają, tam jest inny po prostu hełm. No ale to nie ma znaczenia. Wciąż hełm nie ma nic do butów, buty nie działają. No stary, wziąłem hełm inny, a i buty te same. Okej, okay, to powiem ci tak. Zagraj to samo, bez butów i zrobisz dokładnie to samo. Super. No. Spoko, to przedawniony opis. Nie działają już. Sam hełm wystarczy. Od tamtego czasu, co my robiliśmy, to podejście na Valon robiłem jeszcze z 5 innych. I napisałem wtedy realnie do ziomów i tak, kask po prostu jest zjebany, ten kask, buty są zjebane. Więc można pokombinować z innymi HP katami, ale to na razie tyle. Dobra, spoluję to na górze więcej, te trzy moby nie są warte tego zachodu. Z tym składem, co mamy teraz, można byłoby robić apalon. No można zrobić podejście, tylko potrzebujemy obsadzić jeszcze kogoś na Arkanie i można. Jasne. Nie, ja już kurwa i tak przedobrzemię, jak kurwa na siódmą muszę być już w robocie. No, może powinniśmy się zabijać. Jak? No, wy decydujecie, więc ja tu będę dopóki mamy party. Chcecie. Dobra, zacznijmy. Ostatni pól? No. Albo poczekajcie, ostatnia skrzynia, bo skrzynię, czekajcie, no, ta. To chodźcie za mną, odpalcie buty, bo tego nie bijemy. Widzisz, mają mały zasięg. Dobra, to się większość dało minąć, tylko teraz tak, po prawej mamy pokój, idziemy do przodu, wchodzimy do pokoju, idziemy wzdłuż tej samej ściany z powrotem do tyłu, ok? I potiony będziecie musieli pewnie ze dwa rzucić, żeby to wyszło. I jeden pól i mamy skrzynię. Rozkręcam buty i chodźcie za mną. Chodźcie. I tutaj postarajcie się przeżyć i pota jakiegoś dajcie. Dobra, i tutaj na mnie. I jak tu będziemy, to potion i kończymy ostatni pól. Dawać, dawać, dawać. Git, 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 git. I ostatni jeden pól i do widzenia. Ale panowie, dzisiaj niezły wyczyn ta ósemka. Nie spodziewałem się, że tu skończymy. Bardzo ładnie. Dobra. Uwaga, bo nie toperki. Dobra. To rozumiem, że kończymy, tak? Tak, tak, ja już kurwa taki przeciągnąłem za długo. Spoko, spoko, spoko. No to cofamy. Czy ktoś jeszcze zostaje na jakieś inne jeszcze statiki? Bo dwie osoby mówiły, że spadają. No ja spadam na pewno. Ja też spadam. No to skończmy tutaj. Dobrze się zakończył dzień. Jedna wygrana walka, ósemki żeśmy porobili. Kurwa. Starczy tego dobrego. Po prostu R-kę wystarczy wcisnąć. Lepiej zapłacić te 100 parę koła za to. Ale fajnie, fajnie wyszło. Naprawdę. Dobra, zjedźmy jeszcze do miasta. Jasne. Mamy kart ze sobą. Jasne. Te same skrzynki możemy dodać. No, ja tam, wiesz, mamy jedną kartę. Tak, dzisiaj było całkiem fajnie. Mam nadzieję, że kolega wstanie do roboty. Te, które mamy do rozliczenia partii, mamy cały czas skrzynki, więc możemy się jeszcze nie dorzucić do tamtych skrzynek. No, będzie z czego dzielić, bo z tego co patrzę.
No, jakbyśmy mieli takie fajne party, które robi te ósemki, to poza tym, że mogą nas wyczyścić tak dosyć konkretne chłopy, to rzeczywiście mało osób to robi, bo to jest ciężkie. To jest po prostu ciężkie, ale widzicie, da się. Jak się lepiej ubiorę, to te pule będą normalne, bo się kruszę. Co? Mhm, no właśnie tak mamy zamiar, żeby te rzeczy, które się stakują, dawać razem. Zaraz, w częsiedzie ludzi. Nie ma kto. Jak będziemy częściej chodzić na takie wypady, to mogę wykupić nam jedną zakładkę w tym banku gildyjnym. Nazwę, nie wiem, wypady kurwa Alliance. I wszystko na jedną zakładkę, tam będzie z 500 miejsc. Ja nazbierałem 4,5 bańki. Najbliższe. Pieniu, jakbyś był niewypłacalny, to z banku Gilimer możesz brać. Myślę, że tam radę się wypłaca. Spoko, spoko, ale w razie czego to wolna ręka, nie? Po to tam leży, też tego nie wyciągam. Myślę, że się wypłaca. Dobra, panowie, ja chyba mam powtórkę z tej walki, o ile dobrze kojarzę. To wstawię na wideo, więc jak ktoś jeszcze będzie ciekawy, jak to wyglądało, tak z mojej perspektywy, to śmiało. Dobra.